Halo, halo, witamy was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live'iku. Honor, to w sumie to ciebie nie widać. Przez te dwie lampy i... Które jeszcze są niewłączone. Kamera. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. No jeszcze raz powiem, na dzisiejszym live'ie. Dzisiejszy live będzie trochę inny niezwykle. Chciałbym trochę pokombinować tutaj z formą. Troszkę pozmieniać i wprowadzić pewne urozmaicenia. Mam nadzieję, że to wyjdzie na plus. Chciałbym, żeby te nasze live'y nie tylko były szkoleniami, ale też chciałbym, żeby wprowadzały trochę zmienności, żeby się tu wprowadziło. Ledwo się zaczął live, już pytania, czy będzie zapisany. Tak, live będzie zapisany. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nie wiem, czy temat paznokciowy mnie interesuje niż inne tematy, ale dzisiaj zapisało się strasznie mało osób na tego live'a, nie wiem dlaczego. To jest jedno pytanko. Drugie pytanko, dajcie znać, jak nas słuchać. Każdy z nas będzie miał osobny mikrofon. Hondzia, powiedz coś, żebyśmy... Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Razem teraz coś mówmy. Raz, dobrze, dwa, no raz, dwa, raz, dobrze, no to układam teraz dwa. Prówniki. Dobra. Bo powiem szczerze, że to wzięłam je na targi i to był bardzo zły pomysł. Co, porozwalone? No, brakuje mi na przykład niektórych, nie? Okej. Cześć Karolino, cześć Elizo, cześć Basiu, Karolino, cześć Nicolo, Emilio i cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Troszkę osób jest na YouTubie, troszkę osób jest na Facebooku. Dajcie znać, jak nas słuchać, bo ostatnio było kilka... Już kiedyś mówiliście, ale nie pamiętam, gdzie kupiona lampa. No jak gdzie kupiona lampa? No oczywiście, że u nas. Lampa jest od nas, przez bardzo długi okres ich nie było, a teraz znowu wróciły. Dzisiaj oprócz live'a, który nauczy was zdobić pięknie ślubne paznokcie, chcielibyśmy też wam zrobić mały test pochłaniaczy, więc to będzie idealny moment do tego, żeby ten test zrobić. Lampę już wysyłam do was tutaj na MSN, na Facebooku, więc to jest ta lampa. Dajcie znać, kto jest z nami pierwszy raz. Ciutkę głośniej. No jasne, że możemy ciutkę głośniej. Specjalnie troszkę przyciszyliśmy, bo myślałem, że jest za głośno. Już sekundę. To był chyba ten. To chyba był ten guzik. Okej. Jest troszkę głośniej. Dajcie teraz znać, jak ciekawe, to... czy to czaskanie mocno słychać. No właśnie, dajcie znać, czy to trzaskanie... Czy nie trzaska? Bo to też jak jest... w odbiorze. Dlatego mieliśmy jeden mikrofon, bo wydawało nam się, że będzie problem właśnie z tym, ale może to jest tylko nasza taka teoria. Ja już przybliżam na to, co robi Honorata. Na razie to okay. Przewracam. No to ja może zrobię jeszcze coś innego. Zrobię tak i uwaga, teraz przejdziemy pomiędzy naszym drugim stanowiskiem, które sobie tutaj tak na szybko stworzyłem. Oczywiście przepyszna kawka już tam stoi. Może i stanowisko jest jeszcze nie do końca gotowe. Jeszcze widać tam jakiś burdel w tle. Ale to, co chciałem dla was przygotować, to przede wszystkim test dwóch chyba najbardziej popularnych pochłaniaczy mobilnych, kasetkowych. Jak one pochłaniają? A, to jest fryzarka. Ja tak szybko sięgłem i nawet nie zobaczyłem. A opakowanie też jest różowe, więc już patrzę, gdzie to jest. Mam nadzieję, że nie wywiozłem do... To by były jaja, nie? Jakbym chciał zrobić wielki test pochłaniaczy i by mi wyszło... Zawsze możemy zrobić pochłaniacz mój i twój. Jest. Wiem. Puste opakowanie. Specjalnie przywoziłem. Test pochłaniacza tego typowego kasetkowego i test pochłaniacza też kasetkowego, tylko z innej firmy, mianowicie z Promeda. Już otwieram i pokazuję wam, jak to wygląda. Dajcie znać, czy widziałyście w ogóle te pochłaniacze. Honorata, komentarze tam pilnuj. Dobrze. I czy je znacie? Podejrzewam, że na każdym forum występowały te pochłaniacze wielokrotnie. I opinie są skrajne różne. Jedni pochwalają, drudzy nie pochwalają, ale do pochłaniaczy przyjdziemy za chwilę.
Więc na to będziecie musiały chwilę poczekać. Tymczasem wracamy do naszych zdobień ślubnych, a gdzieś tak za 20 minut, za 30 minut zrobimy krótki test pochłaniacza. Wróciły też do nas frezy, więc idealnie wypróbujemy to na naszych dwóch frezach, których nie było przez prawie 3 miesiące, łyk kawy. No i wracamy do stanowiska numer 1. Adrianie, nie przygotowałeś się, ponieważ... Ponieważ nie są włączone LEDy za nami. To ty się nie przygotowałaś. O. Pewnie teraz każdy łyk kawy słuchać. To też będzie... Ja nie ogarniam no tego. To nie poprzeklikowałam. Okej. Już to jesteśmy... To nowości, tak powiem. No będzie na kablu, będzie inaczej. Teraz tak. Nie idzie po ten jeden program podpiąć dwóch rzeczy. Tu mi czegoś brakuje. Aha, wypięło się. Dobra. Czy płytki, których mocujemy tipsy, można kupić na stronie? Jeszcze nie, ale tipsy już można kupić. Płytki będą niedługo do kupienia. Cześć Madziu. Odbiór jest bardzo dobry. No to najważniejsze. No nareszcie. Ja od zawsze z wami. No przecież wiem. Ja nie pierwszy, byłam 2-3 razy na żywo, ale wracam wstecz do nagrań. Bardzo właśnie dużo osób wraca do nagrań wstecz. To co, Honora, to będziemy dzisiaj... Dzisiaj będziemy robili. Malować zdobienia ślubne. Dokładnie... Mam na myśli takie zdobienia, które będą pasować do każdego nudziaka. Mogę wam pokazać oczywiście Frencha, Baby Boomera. Głównie skupimy się właśnie na jakichś zdobieniach typu ornamenty, kwiaty, troszeczkę cyrkonii. Mhm. I wszystko pozostaniemy w takiej bardzo subtelnej, delikatnej takiej naturze. No dokładnie. Okay. Tu mamy po ostatnim live'ie, że super opinie o tobie usłyszała Madzia. Dużo osób pisze, że niektóre dziewczyny tutaj mają promeda, niektóre dziewczyny nie mają ani jednego, ani drugiego, ale gdzieś tam widziały na tym. Zobaczymy po prostu test. Mam też afinię mobilną wbudowaną, okej. Okay. Ponoć promed mi nie jest bardzo dobry. Zaraz sprawdzimy. Obydwa u nas są na sklepie. Myślę, że to będzie najbardziej adekwatna opinia, po prostu szczera. Zobaczymy, jak one się obydwa sprawują. Ja znam jednego i drugiego wady, ale tak naprawdę chcę zobaczyć je w boju, co one będą potrafiły. No to co, zaczynamy. A przygotowałeś sobie frez? Czy czym będziesz piłował? Czy mi przygotujesz wszystko, kochanie? Ja mam ci dać mój frez? No, tak. To chyba dam ci jakiś... Nie. Stary? Nie. Nieładny frez. Nie. Chcę takie, nie chcę ci dawać nowego frezu. Czemu? No bo szkoda mi na tą kredę. Nic się nie stanie z kredą. No ale to jest... Piłujesz dalsze rzeczy. A to już psychicznie będzie mnie bolało, że tam kreda w niego się... Nie ma. Startujemy. Dobra. Aha, ja wiem, co chciałam zrobić. Nie wiem, na czym malować. Czy malować na tych właśnie małych tipsikach? No, na małych tipsikach. Na małych tipsikach, tak dobra. Jest. No to jeszcze musicie dać mi w takim razie sekundę, bo się kręciłam. Cześć, i w sumie nie robiłam to, co trzeba. Dziewczyny, u nas nie znajdziecie jeszcze tych płytek. No nie, jeszcze nie ma. Ale będą, bo będą. Już widziałam, że się pojawiły. Mhm. Czy już wszystkie się sprzedały? To będą całe kasetki. Ale takie coś też przyszło. Tak, no dobra, no to jeszcze tego nie ma. Ale znajdziecie u nas takie fajne podstawki, które możecie sobie montować, takie akurat pojedyncze chipsy i podstawki i tipsy. Wszystko znajdziecie u nas na stronie. Jestem ciekaw, jak słuchać właśnie te uderzenia, nie? A od razu uprzedzę pytania. Dziewczyny, tipsa na taką podstawkę montuję na taką dwustronną taśmę montażową. Trochę ciemno masz. Dostaniecie ją w każdym sklepie budowlanym? W każdym sklepie z takimi taśmami dwustronnymi. Tak, uwaga, zmieniam. O, bo za jasno. Także taką, na taką taśmę sobie tnę i przyklejam sobie tipsiki. Tu już miałam taki przygotowany. Nie wiem, czy on będzie wytrzymywał naprężenie. No już jest taki, wiecie, o, stary. Dobra, to założymy nowego. Tasiemkę już miałam, po prostu gdzieś nie wykorzystałam w trakcie zdobień i... Karolina się pyta a propos frezów do opracowywania skórek, jakie mamy. No najlepsze mamy, no Karolina. Jeszcze nie wiesz o tym? Mamy tak naprawdę frezy do
całego manikiru frezarkowego, czyli mamy trapezy, mamy gruszki, mamy kulki, łezki, płomienie, wszystkie tak naprawdę kształty potrzebne do tego najbardziej podstawowego manikiru frezarkowego. Tutaj dziewczyny mówią, że kleją na plastelinę. My z plasteliny bardzo szybko wyszliśmy na rzecz modeliny i... Jakie modeliny? A tam to nie było modelina? Nie, ja mocuję na plastelinę tylko to, a tak naprawdę dziewczyny, przeniosłam się z plasteliny na to, ponieważ plastelina podczas utwardzania w lampie robi się ciepła i przystaje i zmienia właściwości. I już nie trzyma tak dobrze tipsa. I na przykład w momencie, gdy ja sobie robię ombrę na takim tipsie i uderzam w niego gąbką, to ta plastelina mi tego tipsa nie trzyma. Tu z tą taśmą montażową nie mam problemu. Tu mogę sobie uderzać i tak naprawdę on nie jest mi w stanie spaść. Czasami mam go nawet problem oderwać. Dlatego pokazuję Wam tą taśmę, ponieważ dla mnie stała się ona mega dużo bardziej praktyczna. O, na przykład tu jeszcze mam jakieś resztki plasteliny, ale mówię, na plastelinę przyklejam gotowe wzorki, tak jak na przykład tutaj. Dodałem efekt tłumienia hałasów. Dajcie znać, czy to zmieniło na plus tą całą tego naszego live'a. Co do jeszcze tutaj mam... I ty sobie tam mów, a ja jeszcze wrócę do tego, że dzisiaj będziemy tak naprawdę używać kolorów z naszej pierwszej palety, która jest taka właśnie bardzo pastelowa, nudziakowa. Myślę, że pójdziemy w ten róż, ponieważ wydaje mi się, że będzie najbardziej uniwersalny. Zaraz sprawdzę, że jeszcze mam go w szufladzie. Ewentualnie będziemy się posiłkować kolorem 229-230. Te są zbyt ciemne, te są za ciepły, za zimne, więc po prostu wybieram 213, jeżeli chodzi o inne takie róże z naszej palety. To mamy taki kolor jak 247. Jest, o, tutaj ten. Tutaj Wam porównuję. To jest ten 213, to jest 237. Różnicy pewnie dużej w kamerze nie widzicie. Ten jest 3-3 bardziej jaśniejszy. Ten jest taki delikatnym, brudniejszym tonie. Co, który wybieramy? 213 czy 247? 247. Okej, okay, no czyli jednak bierzemy tego pastela. Kurczę, pastele są na górze. No to odbierzemy 213. Marta uwielbia nasze paczki. Ostatnio pięknie pachniała i dostała to, co chciała, czyli pięknie kryjące kolorki. Cudne kolorki i całość mega pięknie zapakowane. Staramy się pięknie pakować paczuszki, chociaż czasami są one tak niewymajerowe, że to naprawdę ciężko jest je tak naprawdę spakować tak ładnie, więc no jakbyście dostały półpięknie spakowaną paczkę... To tylko Adrian wtedy pakuje. O, albo jak ja pakuję paczki, to ja staram się naprawdę ładnie, a ostatnio pakowałem kilka dni paczki, nie ukrywam. Jakbyście dostali tak niepięknie zapakowaną i podpisane by było Adrian, to moja wina, nie? No to jakby rzućcie we mnie kamieniem, ale pachną wszystkie. Pachną wszystkie. Dobra, bo mówię, nie mam lampy, ale mam lampę. Ona jest tu w tym. Kolorek 247 to jest pięknie kryjący. O, teraz jest idealny moment, jak będzie mocno coś walić, to dajcie znać, czy było słychać. Jest pięknie kryjący róż. Zresztą same zaraz zobaczycie. Tutaj było też pytanie, ja trochę szybko odpisałem, bo nie chciałem Cię przerywać, jak długo robisz paznokcie z malowaniem? Przedłużenie z malowaniem. To zależy, nie? To zależy od długości, jakości paznokci, ale takie surowy żel na takich, powiedzmy, standardowych paznokciach z zwykłym malowaniem, no to myślę, że do 2 godzin. Okej. Też zależy, czy ta długość jest na przykład salonowa, krótka, no to wtedy wiadomo, że czas automatycznie dużo się skraca, na przykład do 1,5 godziny nawet, bo jest mniej do przedłużenia, mniej do nadbudowania, mniej do ogarnięcia, a jeżeli już tą długość jest na poziomie na przykład 3, 4, no to ten paznokieć na samej długości potrzebuje więcej czasu na pracę, ponieważ mogą nam się zrobić większe tam załamania, nie? Okay. Im dłuższy paznokieć, tym jest po prostu trudniej. A jak jest trudniej, no to trzeba to zrobić dłużej. Pamiętajcie też, że to, co Wam przyspieszy pracę, to jest dobry produkt. I do przedłużenia na pewno polecam Wam nasz żel, który zbiera chyba
opinie best of the best, więc jeżeli szukacie dobrego żelu, to znajdziecie go u nas na stronie, od razu wam podeślę linka, czy to piękny cover, czy piękny Milky, on jest jeszcze w promocji, jeśli kupisz duży Milky i duży cover, no to masz bazę w gratisie, więc tam koniecznie sobie zajrzyjcie do tego produktu, pakiet duży żel Classic Base gratis. Pierwszy idzie? Baby Boomer. Baby Boomer. Czyli klasyk. Ja zauważyłam już, wcześniej tego nie widziałam, ponieważ zanim zawsze zdobiłam, no to zdążyłam się przy klientce rozgrzać, tak? Przy całym manikirze. Mhm. A teraz prowadząc na przykład live'y, widzę, że rozgrzanie się robi diametralną różnicę. I na przykład widzę to właśnie po live'ie, że chcę zrobić wzorek i mówię, ciężko mi jest. Coś jest nie tak. I po prostu ręka jest niezgrzana, więc rozgrzeje się baby boomerem. Zacznijmy od czegoś prostego i przejdziemy do konkretów. Dziewczyny, dzisiaj będziemy używać naszej białego painta. P01 biały. Jest to produkt tak naprawdę stworzony do ornamentów. Nie posiada warstwy dyspersyjnej. Jest produktem, można nazwać, powiedzieć twardym, ponieważ on... ustawiając na nim taką ładną, stojącą, powiedzmy, kulkę, ona się utwardzi, będzie twarda i nie będzie się z nią nic działo. Także to jest taki idealny produkt do wzoru. Monika ma problem z naszym żelem, odchodzi od skórek i pytanie, czy może być powodem użycia innej bazy pod nasz żel? Ogólnie żel, polimer, który jest w żelu, nie powinien mieć ogólnie problemu z łączeniem się z monomerem, ale... Pytanie, czy baza odchodzi? Ale właśnie kwestia jest tego, że po prostu może baza się słabo łączyć i... Pytanie, czy baza zostaje też na paznokciu? No, tego dokładnie. Też nie wiemy. Tak, takie pytania są strasznie trudne do odpowiedzi. Ponieważ tak naprawdę wszystko jest w stanie zaburzyć. Od przygotowania płytki. Często, gęsto, najczęściej taką naszym zdaniem, przynajmniej moim, to jest źle przygotowana płytka paznokcia lub na przykład zmiana cleaneru na inny i się okazuje, że jest zbyt słabo tłuszczone. Że jest zbyt słabo tłuszczone, bo niektóre cleanery niestety, my o tym bardzo dobrze wiemy, są tak zwane oszukane, mają mniej alkoholu niż powinny mieć. Inaczej, one mogą mieć tyle alkoholu, tylko po prostu ich odtłuszczenie będzie na tyle dobre, żeby dobrze przygotować tą płytkę. A uważam, że użycie cleanera jest najważniejszym elementem w tej stylizacji, żeby ona się dobrze trzymała. Dobry cleaner, dobre użycie cleanera, dobra baza, no i tam się musi trzymać. I teraz kwestia to musi zobaczyć, czy to żel odrywa się od bazy, czy baza schodzi, czy to baza odrywa się od płytki paznokciowej. No ja bym wymienił, jeżeli to jest baza, odchodzi od płytki paznokciowej, no to mamy rozwiązanie. Albo źle przygotowana płytka, albo trzeba zmienić bazę, nie? Zginę tu naprawdę, ja już szukałam tych. Ten na żelu to jest 15, za 15 gram 39 zł, za 50 gram 89. I to jest bestseller, o jakim ja dawno nie słyszałem. No oczywiście nasz top i Slavic Base tak samo równie dobrze się sprzedają, ale tutaj więcej sprzedajemy 50 niż 15, więc. O jakim żelu mówimy? O naszym Yen Pro. Już wysyłam ci link do naszych żeli. Ja jestem zestresowana, ponieważ denerwuje mnie ten mikrofon tutaj. Czemu? Ja myślę, że ja robię taki hałas, bo my nie słyszymy się. No. Myślę, że robię taki hałas redukcję i się po prostu denerwuję. Włączyłem redukcję szumu. Nie chodzi o to. Ja rozumiem, że jest wyciszony, tylko ci mówię o moich uczuciach. Okej. Okay. Jestem zestresowana tym mikrofonem. Ja już dawno go zapomniałem. Ja zapomniałam, poczekaj. Nie pamiętałabym o nim. Gdybym przy tych szufladach nie musiała nim grzebać. Teraz już będzie okej. Okej. Bo ja wiem, że te szuflady robią straszny hałas. Dobra. Dziewczyny, gąbeczka. Tutaj już mam tak naprawdę ją bardzo zmecerowaną. To są takie trójkąciki na karuzeli. Adrian wam za chwilę wyśle też do nich linka. To są gąbeczki, które idealnie nadają się do ornamentów. Dlaczego? Ponieważ mają na tyle zwartą tutaj strukturę, że ładnie oddają produkt, nie zostawiając w nim takich wielkich dziur, to raz. Druga sprawa,
Nie rozrywają się. Oczywiście, jeżeli produkt jest już na nich stary, na przykład byście używały więcej niż do jednej stylizacji, to może się rozerwać. I jeżeli odbijacie na formie, która ma bardzo mocny klej, też możecie gąbkę rozerwać. Ja gąbki trzymam w oryginalnym opakowaniu, przez co się nie brudzą, i zawsze je przed użyciem rozcinam i zakładam tą rozciętą, czystą warstwą. Mam pewność. Chciałbym jeszcze przerwać i tak wtrącić się ostatni raz, zanim zaczniemy. Jeżeli do tego momentu Wam się podoba nasz live, udostępnijcie go, żeby więcej osób go zobaczyło. W zamian za to, że no myślę, tutaj zdobędziecie mnóstwo nowej wiedzy, my byśmy chcieli zdobyć mnóstwo nowych obserwujących, którzy dalej pomogą nam się rozwijać, więc... Zapraszamy do polajkowania nas. Mamy utwardzony kolor i teraz tak, tą stronę mam na świeżo uciętą. Biorę sobie klipsika i spinam go w taką bułeczkę. Moją gąbkę. I tą stronę będę sobie tutaj blendować. Nie muszę się zastanawiać, czy mam ją ściśniętą, nie muszę pilnować ściśnięcia pensety. Ta zaciskarka ściska to za mnie, jest na tyle kompaktowa, że wygodnie się tym pracuje. Tak to wygląda. Staram się nie ubrudzić gąbki, więc odkładam ją w ten sposób, żeby ona, pamiętajcie, że w trakcie robienia ombre jesteście już po całej stylizacji i po prostu macie wokół pełno kurzu. Mimo że stół wytarłyście, to mimo wszystko jest ten bałagan, więc starajcie się po prostu nie ubrudzić produktu. I tutaj tak samo płytkę, wszystkie tak naprawdę akcesoria znajdziecie u nas na sklepie. Też staramy się utrzymywać w nienagannej czystości. Ja lubię przed ombre odtłuścić dyspersję, dlatego że dyspersja będzie sprawiła mi, że właśnie ta gąbka będzie mi się lepiła, farfoszki, brudki będą mi się lepiły, no i że ta dyspersja może delikatnie rozrywać mi gąbkę. Dlatego przykładam, sekundę daję cleanerowi na przemercerowanie się z dyspersją, czy warstwą inhibicyjną, bo teraz zmieniamy nazewnictwo, już nie ma dyspersji, jest inhibicja. I odtłuszczam sobie pazurek. Nie ma to wpływu tak naprawdę na trwałość stylizacji, więc robię to bez strachu. Teraz przejdziemy już do ombre i gąbeczki. Dziewczyny, jeżeli, tak jak wspomniałam, jest to produkt bez dyspersji, który jest produktem bardzo takim uniwersalnym, ale charakternym. O, bardzo fajnie właśnie można nim uzyskać wypukłe zdobienia. Więc nabieram sobie go na płytkę, na gąbkę. I zobaczcie, ja go nabieram na dół gąbki, nie od tej strony, tylko od strony tej jakby środka. I od razu przechodzę kawałek dalej i rozcieram, zobaczcie, uderzam. I widać już tutaj na płytce, że dół mam intensywniejszy, a na górze zrobiła się taka łąka. Góra, dół, o zobaczcie. Już teraz w tym momencie przenoszę fajnie zblendowany produkt na paznokieć. Czyli nie zrobię sobie teraz przy odbiciu plamy, tylko już w pewnym stopniu jakiś tam gradient przynoszę. I cały chwyt polega na tym, żeby mnóstwo razy uderzyć w ten paznokieć. Przód, tył, sprawa do lewa, podchodzę trochę do góry, gdy już odłożyłam część produktu. Mogę schodzić na dół. Super. Po raz kolejny Facebook płata na figle, nie mogę wysyłać linków. A standardy społeczności, to nie masz czegoś zablokowanego? No nie mam. No okej. Okay. Mogę sobie od razu dołożyć drugą warstwę. Za każdym razem, gdy dobieram produkt, rozblendowuję go i polecam Wam rozblendowywać go za każdym razem w tym samym miejscu, żeby nie było, że Wy na końcu nie macie nawet gdzie się odbić. Pokażę Wam teraz z tej strony. Na dobrą sprawę wygląda to w ten sposób. I odbijam się, i prawo, i lewo. I prawo, i lewo. Ok. Bardzo delikatne przejście. Nie wiem, jak to wygląda na kamerce. Widać to na kamerce, to przejście? Nie wiadomo jeszcze. Ok. Wrzucę je do lampy i zaraz poprawię drugą warstwą. Adrian ze mną nie współpracuje. No nie współpracuję, bo staram się tutaj ogarnąć. Może byś musiał odświeżyć. No już próbowałem. Po prostu tego Facebooka ostatnio.
Pata, figla i ciężko mi jest zapanować nad tym. Widzę przejście, dobrze, dziękuję. Magda chyba, nie widzę za daleko, za odpowiedź, bo widzicie, Adria mi nie odpowiedział. Sekundę, za chwilę. Produkt taki jak Paint, nie trzeba otwartać długo. Dobieram produkt, znowu w to samo miejsce. Po raz kolejny go blenduję na płytce i dopiero teraz znowu przenoszę na pazurek. I tak naprawdę ta druga warstwa już polega na tym, żeby nasycić końcówkę. Pokaż mi, jak to wygląda w kamerze. Tak serio? Jest ok? Troszkę nie ma ostrości. No jestem na samym środku. No, na płytce jest ostrość. No lepiej. Płytkę zdejmij. Ale chodzi mi o przejście, jest ok. Tak. Dobra, utwardzam sobie tą drugą warstwę. Uwielbiam. Ale to on ci nie znika, ten komentarz nie. Od tego środka? Nie, po prostu się? Nie mogę. Zresetuję też, nie będę mógł dodać. Tak jakbym dostał jabana za spam na swoim. No może napisz coś, a nie wklejaj. O, poszło. Dobra. Nadrabiam komentarze. Co polecacie na problematyczną płytkę? Może baza, porządny primer, mimo zamatowienia płytki, otuszenie, zastosowania primera, hybryda Max po 2 dniach odchodzi. Całym płatem. To samo przedłużanie akrylem. Co polecacie na tłuste paznokcie? Napisz do nas brief, bo to jest temat dosyć długi, postaram ci się pomóc. Napisz do nas brief. Okej. I teraz dziewczyny, w zależności co dalej chcę zrobić na tym paznokciu. Jeżeli to jest koniec mojej stylizacji, no to mogę nałożyć na nią topa. Jeżeli chcę tu coś dalej działać, a na przykład zależy mi na utrzymaniu jakby ciągu stylizacji, to nakładam przezroczystą bazę na ombre. Nigdy na ombre nie maluję, bo w momencie, gdy na przykład trzeba będzie coś wytrzeć, i to nie chodzi o to, że wy nie umiecie malować i na przykład może wam coś nie wyjść, ale zwyczajnie klientka może się dotknąć i rozmazać cały wzorek, musicie zmyć wszystko i poprawić ombre, a Paint, mimo że jest produktem bardziej żelowym, no to on utwardza się tak w 80% i mimo że on jest w tym momencie utwardzony, ja go przetrę i sprawi i będzie taki twardy, nie będzie tego miękkiego przejścia, zmyjemy po prostu część ombre, więc jeżeli chcę mu dołożyć folii, czy chcę dołożyć wzorek, no to jeżeli chcę dołożyć folię, nakładam przezroczystą Classic Base, która będzie miała, odbuduje mi tutaj dyspersję i inhibicję i będę mogła odkleić folię, ale jeżeli zakończam wzorek, no to kładę topa. Tutaj pokuszę się może o jakiś wzorek, ale nie o folię, więc wykańczam topem i dalsze wzorki będziemy malować już na topie. Ok, więc zalewam sobie klasycznie, po prostu zatopowuję produkt. Wrzucam do lampki. Dobrze. Chyba zostaniemy przy tym 213, co? Będziemy mieć taką spójność na końcu. Mhm. Takie trzy wzorki będziemy mieć, wszystkie trzy, wszystkie cztery będziemy mieć na jednym tym. W ogóle zobaczymy, ile mi się uda. Tipsiki wyciągnięte mam 3. Karolino, wersja testowa nie jest ta sama, co teraz. Zupełnie inny paint. Niestety Facebook ostatnio ma coś chore jazdy i ciężko mi jest na niego pomóc, cokolwiek na Facebooku, na YouTubie nie przecina. Więc jeżeli macie dosyć Facebooka, no to idealnie, żeby się przynieść. Dzisiaj nic mnie nie słucha, nie? Tu też mam stare taśmy, więc to jakby odnawiam. Czy u was też przycina? Dajcie znać, czy jakieś są problemy. Już
Robię sobie tu taką podusię, żeby paznokieć był lekko pod kątem. O. Ty lepiej widać. Lepiej się pracuje, jak on opada. Okej. Okay. Tutaj mamy naszą tak jakby pierwszą stylizację gotową. Lecimy z kolejnym. Tutaj jest jedna główka, a parę nóżek, więc będę mogła sobie po prostu... Honda? Słucham, co się stało? Co ty robisz? Nie wiem. Musi nie powiedzieć rzeczy martwych dzisiaj, nie? Okej. Okay. A w innej beczki, kolor 203, wymiata, co za czerwień. O, jest... Adriana ulubiona. Moja ulubiona. Nie, nie może być top no wipe, naklejka i top no wipe. Lepiej jest robić bazę classic base, naklejka i top perm. Zdecydowanie lepszy efekt osiągniesz. I twardszą naklejka. Dobrze powiedziałem? A czemu dałeś bazę, naklejka, topa? Jak powiedziałem? Baza, naklejka, topa. Kolor, naklejka, baza, top. Kolor, naklejka, baza, top. Tak. Dokładnie tak. Przepraszam. Jak kładziesz topa, no wipe'a na topa, no wipe'a, to na bank... Ta druga warstwa topa się złuszczy, ponieważ odtłuszczony lakier nie jest taki 100% ślizgi jak szlanka, a Top No Wipe jest produktem tak gładkim, tak jakby można powiedzieć, ślizgim, że na nim po prostu się jego druga warstwa nie będzie trzymała. Powiedz mi, co się stało? Komputer się zawiesił? Nie. Ale jaja. A co się stało? Nie wiem, se puka. Jak ciskam klawiaturę. Może włączyłeś jakiś tryb czegoś tam? No być może. Okej, okay, dwie warstwy utwarza. Wyłączę Safari i włączę na nowo. Może wtedy pomoże. Ciemno. Safari się zawiesiło. A ja połączyłem live'a. Ja pierdzie. Na YouTubie jesteśmy, na Facebooku nas nie ma. Po prostu przepięknie. Adrian dzisiaj tyle kombinuje, że przekombinuje. No ale no co zrobić, nic nie zrobimy. Już widzę ubaw tych ludzi, co siedzą na YouTubie. Zdecydowanie. Jak się nazywa? Mój stoicki spokój, twoje takie są czyste. No ciekawe, co tam nam wyjdzie. No spokojnie. Nie ma co się denerwować. Chill, dzisiaj jest poniedziałek. Ja już sobie chyba skorzystam z okazji i pomaluję. Tutaj mam dwie warstwy już przygotowane. Sobie przygotuję kolejne dwie warstwy na kolejnym typsiku. Pozdrawiamy YouTube'a, który z nami został. Okej, okay, wrzucam do lampki. Chyba zrobię fręcza z ornamentem. Tak sobie teraz myślę. Albo róże. Tak, na Facebooku wywaliło to nastąpienie niestety. Bo ktoś jest guptaskiem. Nawet nie wiem za bardzo, jak to poprawić. To znaczy, nie wiem, jak znowu zacząć. Czy to... Się nie chcę zacząć na nowo. To jest ten problem. Niby pokazuje, że działa, nie wiem, czy działa. No, zobaczymy. Stronę.
Nałożymy sobie drugą warstwę 213. Cały czas jadę tym samym kolorkiem. No, jakiś kłaczek. Lubię płytkę za to, że właśnie ona zawsze przy mnie jest. Mogę sobie na nią odłożyć jakieś kłaczki, jak mi się gdzieś wkleją. Nie wycieram w rękawiczkę, tylko właśnie ocieram o płytkę. Okej. Okay. Dawno nie używam tego koloru, zapomniałam jaki jest cudowny. Post. Jesteśmy. Dobra, przepraszam, zdenerwowałem się niemiłosiernie. Po prostu... Klikłem, musisz zacząć pić melisę zamiast kawy. Klikłem jeden przycisk, nie ten, i się wszystko, że tak powiem, wykrzaczyło. Zobaczmy, mamy dźwięk. Mamy wszystko, mamy tylko... Komentarze. Powiem, komentarze nie mamy. Ja cię kręcę, po prostu to jest piękne, nie? To jest piękne, no ale damy radę. Nie takie rzeczy się tu robiło. Niestety. Niestety, no, moja wina, klikłem zamiast shift, wcisnął enter i... A, że tak powiem, rozwaliło Trace Center. Dobra. Dziewczyny, w takim razie ja po prostu przygotowałam się i pomalowałam sobie już dwa tipsiki tym kolorem, którym właśnie przed chwilą, tym 213. I możemy zrobić sobie teraz na przykład Frencha, ale nie chcę zrobić typowego Frencha, chcę zrobić Frencha takiego szalonego. I chyba będę musiała biec na górę, bo nie mam tu białego koloru. No co ty robiłaś z białym kolorem? No Frencha. Okej. Okay. Tak, już jesteśmy. Adrian wcisnął X-a przez przypadek. No i tak to już jest. I wybuchło. Nie, no trzeba kupić konsolę do live'ów, bo przecież to się nie da tak na laptopie wszystkiego robić. Dobrze, w takim razie Adrian zagadaj i chwilę, a ja... No to ja idę pokazać... te spochłaniacze szybko zrobię. Tylko mi daj frezę jakiegoś. Nie. Proszę, nie. Tak, dawaj freza. Bym wróciła z lakierem. No, trudno. Ty nie zepsuj mi tej frezy. Dobrze. Proszę. Ja ci jej nie zepsuję. A mogę ci dać dla jakiego freza? Nie. To jest straszne. Ja wyjdę, bo mnie po prostu będzie serce boleć. No, ale... Może być ten wolframowy. No, dobra. To ci da. Dobra. Słuchajcie. Ja tutaj do was wracam. Mamy frezareczkę i mamy naszego frezika wolframowego. 7745 to jest frez, który właśnie wrócił do nas po długiej nieobecności. Rozklinowujemy. Zabezpieczamy. Jest ok. Sięgamy po kabelek. Jeden, drugi. Narobimy tu niezłego bałaganu naszym eksperymentem z kredą. Cyk. Podłączamy Promeda. Promed pierwszy na ten bój pójdzie. Promed jest zdecydowanie według mnie bardziej kompaktową fryzarką. Jest trochę lżejsza, trochę niższa. Czy to plus, czy to minus? To, że jest mniejsza, czy To za chwilę się okaże, bo może się okazać, że to, co jest mniejsza, zdecyduje, że będzie pochłaniała też mniej po prostu pyłu. Konrad, to ty tam mi powiedz, jak to wygląda, czy to jest wszystko ok? Łyka kawy. Też właśnie za chwilę robimy. Bierzemy tutaj w przypadku Promeda żółtą, żeby było dobrze widać, jak... Jak... Czekaj, coś tam małem chyba. Aha, to weź włącz ten. Scena trzecia, czyli... Czyli co? Jest, dobra. Co do głośności,
słychać go. Nie jest to cichy, super cichy pochłaniacz. Więc o tym trzeba pamiętać. Takie 7 na 10. Co? Śmieję się, powiedzieć, że nie wiesz, jak je włączyć. Błon. Naprawdę? No. Zapomniałem po prostu, że ona się tak uruchamia. Mniej więcej w tej wysokości będziemy wreszcie się kręcić w tą stronę, więc że tak powiem, bokiem do was. Widać, że słychać, zaczyna się obraz, zaczyna się coś więcej. No tu jest pył zdecydowanie mniejszy niż w paznokciowych, więc pył jest wszędzie. I się zastanawiam, czy nie obniżyć trochę tego, bo to faktycznie... O, zdecydowanie lepiej. No powiem tak, wszystko co leci w moim kierunku teraz jest dobrym 80% pochłaniane. Tak? Na jaki? Na różowy? Tak, żeby było sobie okej. Według mnie zbiera całkiem fajnie. I tego pyłu naprawdę dosyć sporo jest, bo nie oszczędzam go. I... O! Po zmianie tej wysokości faktycznie, no stąd dziwne jak to by zbierało, tym bardziej, że był taki odrzut. Właściwie cały różowy pył wylądował w środku, więc uważam, że pochłania całkiem fajnie, skutecznie. No i to opróżnianie tego, duże kawałki też tutaj trafiły. Mam nadzieję, że będzie to widać, więc fajnie pochłonął i te małe, i te duże kawałki tego pyłu. Dobra, no to teraz odpalamy tą drugą. Zobaczymy, czy ona jest przede wszystkim głośniejsza, jak się też zachowuje. To są pochłaniacze, które też u nas znajdziecie na sklepie, więc jeżeli na takiego się zdecydujecie, to będziecie miały fajny odnośnik do tego. Czy po prostu warto w taki pochłaniacz zainwestować, czy jest to w ogóle coś warte, czy już gotować się na lepsze. Weźmiemy tutaj do tego kolor niebieski, żebyśmy widzieli też różnicę na blacie, bo nie sposób tego de facto w tej chwili wyczyścić, więc do końca tego live'u to taki bałaganik nam zostanie. Tak jak w tamtym, o wow, tu zdecydowanie widać, że więcej powietrza wylatuje spod spodu, co według mnie może powodować to, że on po prostu będzie bardziej pochłaniał. Dobra, sprawdzamy. To samo. No powiem tak. Tu nawet mimo tego, że ten pył leci delikatnie bardziej w górę, wydaje mi się, że pochłania go dużo lepiej niż Promet. Nie jest to tak, że Promet nie pochłaniał. To jest takie po prostu niuansik, że wydaje mi się, że on pochłania zdecydowanie takie 5% lepiej. Takie na oko oczywiście. Okej. Okay. Co do głośności, wydaje mi się, że ten jest o pół punkta głośniejszy. Jeden punkt głośniejszy, ale czuję, że on też zdecydowanie lepiej pochłonił ten pył, aniżeli Promet. Ale to nie jest taka diametralnie różnica, więc myślę, że i w jednej, i w drugiej, z jednego i z drugiego urządzenia po prostu będziecie zadowolone. To tyle w teściku, możesz przełączyć. No czekajcie, bo ja muszę przemyśleć, co zrobić. Okej, biurko, a nie wiem jak przełączyć tą małą kamerkę. A, już wiem, dobra. Cyk i cyk. Kurczę, jestem specjalistą. Nikt mnie nie nauczył. Co ma do tego doszło? Przecina głos. Prawdopodobnie głos przecinało dlatego, że... Nie. Że wytłumiało...
hałas. Okej. Za mocno. No, uczymy się. Że tak powiem. Zmieniamy co chwilę coś, więc... I nie do... Dzisiaj kiepski obraz, głos, przełącz kamerę, zacina. No, lipa. Okej, okay. Jedziemy dalej. Czy jednym słowem trzeba wszystko podłączyć pod konsolę? No. Dajcie dziewczyny znać. Wróciliśmy do tego ułożenia przed chwilą. Dajcie znać, czy jest lepiej. Czy już teraz nie zacina i czy głos jest w porządku. Dobra, dziewczyny, jakby nas wywaliło, przygotowałam sobie dwa te próbniki, więc lecimy. Dziewczyny, malujemy French'a i nie będzie to typowy French, tylko zrobimy go takiego awangardowego, takiego geometrycznego, cybernetycznego, coś takiego. Bardzo często przy klientkach odtłuszczam sobie przed French'em, ale tu myślę, że nie będzie takiej potrzeby i zaraz sobie poprawię to pędzlem. Wstępnie maluję klasycznie z jedną, że tak, jeden bok na French'a. Polecam wam malować French'a białą hybrydą, wtedy jest najlepszy efekt tak naprawdę. Wyłożę sobie tej białej hybrydy trochę na płytkę. I teraz biorę do ręki pędzel. Dziewczyny, mam do was dobrą wiadomość, ponieważ wróciły nasze cudowne, cienkie pędzle na stronę. Ja sobie tylko swojego wyczyszczę. Muszę zmienić opakowanie, bo tutaj ewidentnie długo nie pożyją moje pędzle. Mam przezroczyste opakowanie i one po prostu widzę, że cierpią. Jednak jakiś tam procent promieniowania do nich dociera. Okej. Okay. Dziewczyny, ten cienki pędzel 6 mm Sovi Szpon 7624 wrócił do nas na sklep, więc jeżeli ktoś czekał, ktoś kojarzy ten pędzel, to śmiało możecie go zaglądać i już zamawiać. Poprawiam delikatnie linię i wyostrzam zakończenie, tak jakby po prostu go odcięło tego mojego French'a. Zależy mi też na ostrym czubku. Okej. I teraz drugi niesymetryczny bok, taki bardzo, wiecie, zrobimy sobie przerwę. Najważniejsze w tym zdobieniu tak naprawdę, żeby nam się te boki zeszły w dobre miejsce. A to, co teraz będziemy malować, to już jest takie, wiecie, fantazy trochę. Więc one nie muszą być idealne. Cały czas używam do tego zdobienia hybrydy. Cały czas używam do tego zdobienia hybrydy. I za chwilę będę używać z powrotem Painta. Poprawiam wypełnienie już od razu pędzelkiem. Szkoda czasu na... pędzelki z hybrydy. Szkoda czasu na używanie tego wąskiego. Ok. I mogę sobie tak naprawdę ten moment utwardzić. Będę miała pewność, że nic mi się tu nie rozjedzie. Tu mogę jeszcze poprawić tą końcówkę. Ok. I wrzucam do lampy. Obraz jest niewyostrzony. To co mam zrobić? Troszeczkę odsunąć się aparat. Do góry. Ok. Powinno Dobra. Być dobrze. Najwyżej rozsuniemy te dodatki. No, trzeba jakoś to ogarnąć bardziej. Ja popracuję nad tym. Bardzo dużo osób widzę, że przeniosło się na YouTube'a. Okej. Okay. I teraz tym samym tak naprawdę mogę pędzlem
Nabieram, wycieram sobie go o płytkę. Nabieram teraz painta. I ciągnę sobie z tego miejsca taką nić. Przepraszam, że tak kręcę, ale to jest takie moje takie przygotowanie się mentalne i dłoniowe do takich cienkiej linii. Tak, jest zdecydowanie lepiej, tu Karolina pisze. Okej. Okay. Wydaje mi się, że... Mi się wydaje, że jest jeszcze też trochę prześwietlone. Okej. Okay. Mieliśmy chyba za blisko kamerę i po prostu nie mógł złapać ostrości. Dwie ultra cieniutkie linie. I teraz będę je tutaj łączyć. I tu dalej? Nadal wszystko robisz hybrydą? Nie, te linie zrobiłam paintem. Okej. Okay. I tak naprawdę to jest taki, no można to tak nawet taki cybernetyczny, ten French? No fajny, nowoczesny. Taki nowoczesny. Tak naprawdę możecie zrobić go na jednym pazurku i fajnie urozmaicić całą stylizację. Wrzucam do lampy i za chwilę będę go topować. Zatopujemy sobie też za chwilę, już nie będziemy przedłużać, lecimy z kolejną rzeczą, jaką są ornamenty, bo wiem, że chyba na to czekacie. Ornamenty lubię malować na matowym tle. A nie, jeszcze nie przejdziemy do ornamentów, tylko jedna rzecz. Bez łączenia z cyrkoniami na końcu też by było mega. Tak, ale zależy mi na tym, żeby on był taki, wiecie, taki ostry. Okej. Okay. Cyrkonie go trochę złagodzą, zrobią takiego, wiecie... A tutaj chodzi, zależy mi na ostrości. Tak myślę, jaką folię wziąć, może wezmę srebrną do tego. Chociaż wolałabym go trochę ocieplić. No nie, zdecydowanie nie. Nie wolałabyś? Nie, tak położyłam tą folię i ona nie pasuje. Takie mam zimne złoto, ale... Nie, no różuj to jednak. Srebrno chyba wygra. Takie bezpieczne. No, albo ten fiolet. Ok. Urozmaicimy sobie trochę nasz podkład. Właśnie na taki utwardzony kolorek. Mam nadzieję, że się jeszcze odbije, ponieważ niektóre lakiery mają taką jakby trochę zdolność do tracenia na dyspersji. Więc im dłużej ten produkt sobie oddycha i odczeka, tym on tą dyspersję coraz bardziej traci. Tak samo jest w cierkami. Im bardziej cieplejszy top wie wetrzecie, tym będzie lepszy efekt. Ale myślę, że jeszcze mi się odbije. Matową stroną odcinam kawałek. Okej, okay, jest super. O to chodziło. I tak naprawdę tyle starczy. Też co za dużo, to niezdrowo. Nałożę sobie naszego topa. I na tym topie będziemy malować wzorki ornamentem. Bardzo delikatnie, żeby nie rozerwać folii. Teraz masz to? Klasik? Nie, to pan. Aha, to pan już. Wrzucam do lampki. Tu tego Frencha też możemy od razu zatopować. Ok, i wskakuję do lampy. Przerzucę się na ten dłuższy trochę pędzel. Powiem szczerze, że im jestem dłużej w branży, im dłużej maluję, tym bardziej doceniam długie pędzle. To dokładnie chodzi mi o takie longi. Naprawdę dużo, dużo wygodniej się moim zdaniem pracuje. Mimo, że gdy ktoś jest początkową stylistką,
Wybiera zawsze jak najcięższy, jak najkrótszy, ale jednak doświadczenie mi podpowiada już, że ta długość jest tutaj jakoś tam pomocą. Ale to do wszystkiego trzeba dorosnąć, oczywiście. Cienkie linie też można robić krótkim pędzlem. Ja dzisiaj po prostu prafuję coś takiego. Piękny, mega popularny, to jest ten efekt tak jakby liści. Więc na już utwardzoną folię i na utwardzonego topa maluję sobie taki ogonek. Dobiorę sobie produktu. Cały czas pracuję na naszej białej, na naszym białym pęcie. A jakiego teraz pędzla? To wygrzpona, nie? Nie, teraz się znowu przełączyłam na kociego wąsa. Czyli na ten dłuższy. Okay. Dziewczyny, ten dłuższy to jest koci wąs 7, 6, 2, 5, a ten krótszy, długość mają tą samą, grubość, tylko że jeden jest, zobaczcie, o jeden ma 6 mm, drugi 11. I ten sowi szpon jest tym krótszym i jest 7, 6, 2, 4. Jak piszecie sobie ten czterocyfrowy numer, to on wam się na naszej stronie wyświetli. Ok, nabieram sobie taką, widzicie, na pędzel kroplę i odkładam go w miejscu, gdzie chcę mieć listkę. Mogę narobić kropek od razu, a mogę robić je stopniowo. Ważne, że w momencie robienia kropelek, ok, może być ta kropla na pędzlu, ale gdy właśnie będziecie przechodzić do momentu rozcierania, rozciągania tej naszej tych naszych listków, żebyście już pędzel miały czysty. Siemka. I robimy sobie takie słodkie dzióbki. Pamiętajcie, im bliżej tak jakby końca łodygi, tym on, bliżej korzenia, tym one muszą być coraz większe. Więc ten tak naprawdę na samym czubeczku musi być najmniejszy, najcięższy. I rozciągam w drugą stronę. Cały od kredy, tak by the way, nie? Ja mam w ogóle uczulenie na kredę, że szok. Ty masz uczulenie na kredę? Mhm. I ty mi nie powiedziałaś. No ale ja jak jej nie dotknę, to mi nie przeszkadza. Nie, możesz, ja tylko, że ja, pęka mi skóra od kredy. Jutro rano się budzę, mówię, Jezusie. No. Ej, twarz ci popękała. No nie, no. Kwestia po prostu umycia rąk. Ale Basiu, powiedz mi, czy ten papier pomógł do tego terminala? Jak pomógł, no to jestem szczęśliwy, jak nie, no to... To ja mogłem pomóc. I dorabiamy sobie kropeczek. Możemy od razu z kropki ciągnąć w stronę łodyżki i później poprawić czubek. Tak naprawdę tutaj... na kierunek jazdy chciałam powiedzieć. Kolejność działań nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby te listka były takie dość zgrabne, żeby nie było efektu takiego takich tylko baboków. Efekty baboków. Takie możemy nazwać, takie jak są te efekty tych naukowców, są efekt baboka. No tak. Ja mam takie trochę swoje słownictwo. Chodzi o to, żeby nie były takie poziomowe, mało poziomowe. I mimo, że robimy je z kropki, to fajnie popracować nad ich kształtem. Poprawić te brzuszki, uwypuklić, żeby wyglądał jak najbardziej naturalnie. No i super. Wina papieru była. To znaczy? Bo jak zwykle, no ja sobie nie pozwolę. Ja nie dlatego, że mam małe boczki tutaj na lewo i troszkę na prawo, że nie lubię słodkości, a lody to po prostu to jest coś, co po prostu uwielbiam. No i wychodząc z hurtowni w niedzielę, no tam robiliśmy małe szuruburu,
I no, pokusiłem się... Co to znaczy szuruburu? Przemeblowanie, układanko, no takie rzeczy, no. I wychodząc, no to Honorata zbierała już młodą, a ja sobie poszedłem na ludzika, no i płacę blikiem i no, blika nie wyszedł. No, jakby potwierdzenie nie wyszło, że zapłaciłem. No ja mówię, no dobra, to przeszło, nie? No tak, dobra, no niech pan weźmie, tu napisze, najwyższy szef będzie. No to mówię, no co z tym terminalem, może papier na odwrót, no jakby był błąd drukowania, no to jakby się coś zepsuło, to by terminal pokazał. Tak, pokazał, że jest błąd. No mówię, no to jest niemożliwe, no to poszedłem, bo odbijałem, bo niestety też nasz terminal jest taki nietypowy, potrzebuje taki uważaj, mniejszy... Uważaj, bo okay. Tak robisz i... Potrzebuje taki mniejszy papier, no i resztkę naszej rolki tutaj pani zaniosłem i się okazało, że papier był wadliwy, no. Ale to nie, że źle założony, tylko cały był papier. Tak, po prostu nie wiem, potrzebował wyższą temperaturę czy coś. Wow. No faktycznie u nas też tak jest, że ta rolka musi być trochę zużyta, żeby wsadzić go w terminal. O to ci chodzi, nie? Tak, no. Więc taką zużytą rolkę, tak zalepioną byle takim, wiesz, tym no, rozumiem. Termicznym. No i chyba jedno z ostatnich listków. Więc, tak powiem, przyjdę po użytą rolkę. No Aga zbiera, bo najgorsze, nie no, bo najgorsze jest to, że jak się skończy rolka, nie? Mhm. I klient stoi i ty nie masz pół użytej rolki, to no to szybko przy kliencie rozwijasz ten papier. A czemu twoja wina? Wcale nie twoja wina. Okej. Okay. To jest najgorsze właśnie w tym. Muszę sobie też podwinąć na dwie. Jak ci tam idzie? No już kończę. Tak jeszcze postanowiłam jeszcze dodać jeszcze jedno listko. Pamiętajcie o tych ogonkach, żeby one też spadały zgodnie z grawitacją. Żeby się nie miały jednego w tą, jednego w tamtą. I tutaj zrobiłem takiego jeszcze jednego, którego tak niby widać, niby nie. Bardzo ładnie to wygląda w stylizacjach, jak one są takie, wiecie, nawet nie widać, że to jest listko, ale ono jakoś wypełnia tą przestrzeń, ono jest, nie jest dopowiedziane, ale widać, że przynajmniej rysunek wygląda dużo, dużo zgrabniej. Ok, wrzucam do lampy i tak naprawdę dzięki temu, że malowałam to na naszym topie, nie muszę w tym momencie go w żaden sposób zabezpieczać. No to może od razu ten stojak pokazać na słynny. Który ten? Mhm, jak odkładasz pędzle. Aha, ten. No a tamten też. Dziewczyny, mam tu taki fajny stojaczek. I tutaj sobie trzymam patyczek, którym nakładam painta. No i te właśnie dwa pędzle, których tu wcześniej używałam. Super organizuję miejsce pracy. Nie ma bałaganu. Mam nie wiem, czy na sklepie nie ma takich tych. Są. No właśnie, nie są żółte, tylko są takie polo. Stojak magnetyczny. Po 18 zł one są. 5 czy 6 tymi podstawkami. Mam sobie lodziarni tego, lodzika z Afryka. Wow! Ja to się umiesz ustawić. No. Jakby ktoś szukał, to rozmiar, na którym dzisiaj malujemy, to jest rozmiar 5. Te tipsiki, które używam, są w rozmiarze 5. Na pewno wam Adrian zaraz podlinkowuje. Bo tu mi akurat taśma została, więc przyklejam z powrotem na tą samą taśmę, bo nie spadł. Piątka, tak? Tak, rozmiar 5. Skulał mi się mój kamień. Uwaga. Zaczyna sobie ostrość. No niestety nie prowadzimy nic na Facebooka, zapraszamy na... YouTube'a. Na YouTube nic nie zacina, więc to w sumie nie jest nasza wina, nie? Jest dramat. Dobra. Okej, okay, na szybko malujemy. Ale słaba ostrość, zaraz zobaczę. No to ja mam za dużo dodatków. To może dalej to blisko, niestety. Teraz patrzę. Chyba będzie lepiej. Teraz to mi lampa świeci prosto w oczy. No lampę może obniżyć, bo trochę ciemnowo. Ja postaram się przygotować tak, że będzie idealnie. Kiedyś. I po prostu będzie tak, że mucha nie siada. Nie wiem, u nas jest lepiej, no lepiej jest coraz lepiej, tylko że niestety
No, nie wiem. Jakbyśmy trzymali na przykład non-stop tylko jeden kadr. No. Ten live był taki... Nie wiem. No a może dzisiaj przekombinowałem trochę z tym pomysłem. Siła posprzątasz. Ale co? Tą kredę. Czy mamy na wzornikach więcej ślubnych stylizacji? Czy już liczysz na relacje dzisiejsze zdobienia? Postaram się. Bo ja zawsze obiecuję, a potem wiecie jak to jest. Biegnę po dziecko, coś tam coś i... Nawet nie wiem, czy są dwie warstwy. Chyba nie. Na szybko jeszcze... Nie, tu jedna miała być tylko. Bo wyciągnęłam sobie kolor 221. Jest to taki właśnie piękny, chłodny lakier, taki dodatek. To zobaczcie. No jest piękny. It's beautiful. Tak, it's beautiful. It's beautiful. Mógłbym śpiewać, gdybym umiał. A dlaczego nie ma stempla w sklepie? Bo się skończył. Jest problem z tym stemplem. Ale mam inny, który jest z bardzo podobną silikonowym gąbeczką, która też bardzo fajnie odkleja. No ale niestety jest inny. Ale już wysyłam. Niestety tego aluminiowego miał być jakoś za 2 czy 3 tygodnie. Ale niestety nie będzie. Sobie położę tą drugą warstwę. Zawsze utwardzanie koloru to trwa jak wieczność. Niby tylko 60 albo 30 sekund. A dłuży się. Dobra. Dwa wzorniki na zapas. Ja po prostu ekspansję na stół robię. Dzisiaj nic nie chowam. Wszystko zostaje na stole. No. Bo nic do czekaj, tymi szefami. Okej. Okay. No ale to jest tak zawsze. Teraz nie będzie słuchać stuku-tuku. Moje beboki, twoje stoki-toki. 9 miesięcy. Dobra. Malujemy topem i robimy kwiata. Yeah. Możecie używać albo matowych topów, albo tych właśnie takich lśniących, nie ma to znaczenia. Dzisiaj lecimy wszystko na lśniącego, ponieważ ja osobiście zawsze pannom młodym odradzam mat na ślubie. Z jednego prostego względu, te kolory niestety, ale się brudzą, maty się niestety brudzą i to jest niestety święta prawda. Uwielbiam maty, mogłabym nosić tylko matowe. Mimo wszystko każdej pannie młodej mat na ślubie, na ślub odradziłam. Taka praktyczna, praktyki, żeby dziewczyna po prostu w sobotę rano, czy tam w piątek nie dostała zawału. Nie wpadła w panikę. Nie wpadła w panikę. Słuchajcie, pamiętajcie, że naszego topa koniecznie utwardzi 2 razy 60 sekund, a to dlatego, że wydłużyliśmy proces polimeryzacji, dzięki czemu ten top błyszczy się jeszcze bardziej, jeszcze dłużej, jeszcze bardziej super i dodatkowo jest bardziej trwały, więc to będzie wasz ulubiony top od momentu, kiedy go utwardzicie 2 razy 60 sekund. Wałkujemy ten temat w ciągle się pojawiają osoby, które nie utwardzają naszego topa 2 razy 60, a po utwardzeniu po prostu pęka bania. Jest sztuk. Pytanie, czy mamy więcej na wzornikach stylizacji ślubnej? No mamy. Tu mam taką monotematyczną, taką wiecie, wszystkich raczej się tak nie zdobi, tylko raczej to jest zdobienie po prostu na jeden palec. Tu mamy coś bardzo podobnego, co dzisiaj robimy, tylko właśnie w beżach. W sumie też dobrze wygląda, nie wiem czemu się nie zdecydowałam na beżowe kolory. Miałam taką fazę. Mamy coś takiego, cyrkonie, piękne koronki. Dziś miałam więcej cyrkonii, muszę je poszukać. Tu mam takie stare wzorki na bardzo wielkich tipsach. To mi się bardzo podoba, jest śliczne. Tu mamy takiego monochroma, ale takiego, wiecie, mamy na każdym ombre, na pastelu i do tego takie cienkie ornamenty. I to jest w ogóle fajne, bo to wbrew pozorom to jest fajne połączenie i nietuzinkowe. Tak, ale to nie sprawdziłoby się na... Ten niebieski w ogóle jest fajny. To by się nie sprawdziło na wszystkich paznokciach tych. Jasne, oczywiście. Tu mamy coś takiego. Jak tylko wejdzie matowy top,
to jedziemy po prostu tylko takie zorki. No ale kiedy wejdziemy, to wytop. Jak udało mi się zrobić ładny. Tam odpisałem dziewczynom, nie? Kiedy matowy top? Jak zrobimy ładnego topa, to tak, wprowadzimy. Jak fajnego matowego topa, to go wprowadzimy. Chciałbym też dziewczyny, albo dobra, to później. Okej, okay, i lecimy z różą. Zawsze jak zaczynam różę, to nie centralizuję jej środka. Czyli nie zaczynam środka na środku, tylko przechodzę w jedną lub drugą stronę, ponieważ ona też będzie, nie będzie idealnie na środku paznokcia, tylko będzie lekko z boku, więc dosłownie środek byłby tutaj, to ja przechodzę dosłownie 2 mm dalej i zaczynam sobie tutaj swoją różę. Widać, że oto nie jest na środku. O. Kurczę, lampa się odbija. O, teraz widać. Ciekawe, czy jak przybliżyłam, to będzie na ostrość. I działam takimi, na zasadzie takimi półksiężycami. Najważniejsze w moim księżycu, półksiężycu jest to, żeby nie miał ostrych kantów na brzuszkach, ale miał ostre nosy. Co to znaczy? Natura nie lubi kantów. To jest o. Natura nie lubi kantów. Dlatego jestem kuleczką. Dlatego jestem kuleczką. I dlatego moja róża musi mieć okrągłe brzuszki, ale musi mieć ostre ogonki, żeby była optycznie wyszczuplana. Więc maluję sobie taki ornamencik w jedną stronę, bo to tak w sumie wygląda. I przeciągam w drugą. Może być nierówny, zobaczcie. To jak najbardziej jest pożądany efekt, ponieważ płatki róży też nie są jak od żelazka, odprasowane. Dlatego mogą być krzywe, ale nie mogą mieć kantów. To jest bardzo duża różnica. Tak jak tu przy fręczu, tu te kanty były tak jakby konieczne, to tak przy róży nie możemy sobie na takie coś pozwolić. Płatki mogą być krzywe, ale nie mogą być kanciaste. I lecimy sobie. Staram się robić nie naprzeciwko siebie, tylko gdzieś tam w łączeniach liści. Czyli powiedzmy, tu mi się łączy liść, no jest naprzeciwko, gdzie teraz mi to pasuje. No mogłabym to zrobić w sumie tutaj. Myślę. Myślę, żeby nie było tak, że za chwilę mam na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo i tylko mam liście przez skos. One muszą się delikatnie obkręcać. Miałam tu, 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 no to teraz sobie strzelę tutaj. I w ten sposób moja róża się rozrasta. Już coś tam widać. Już ona tam, ona przypomina już to, co, jak ma wyglądać. Staramy się tych liści nie robić zbyt płaskich. Zobaczcie, on ma takie jakieś wykrzywienia i wygląda dobrze. Sylwia nam się pyta, czy nasz pęk jest bardzo gęsty. Tak. Bardzo gęsty. Jest gęsty. Ja wam pokażę w ten sposób. Zobaczcie, nie robi... Czy... Nie ma jakiejś super grubej, zobaczcie, nie ma takiej bomby wielkiej, ale jak go nabieram... O. Ja bym nazwał go bardziej... Lepki. Tak. Jest taki lepki. O. Jest bardziej lepki niż gęsty. Tak. Co to zmienia? Chociaż jest. No, on nie jest rzadki. Jest wysoka gęstość. Jak ja mieszam, to o ten produkt się ciągnie za mną. Widać, taki wir, że się robi. Ale co to powoduje? On, jak zrobisz ornament, on nie będzie taki płaski. No tak. On będzie miał tutaj... efekt 3D. Ale to nie jest też tak, jakbyś wkładała pędzel w... w co? W smołę. W smołę. Nie, nie, to smoła to ona nie jest. Bo jest, ja bardzo gęste painty to są innych marek. To nie jest pasta. O tak, to jest paint. Pasty są jeszcze gęstsze. To jest paint, to nie jest pasta. Zobaczcie, on, mimo że tam na próbniku było widać, że on się za mną mega ciągnie, tak tutaj nie mam problemu, żeby go odłożyć. I zobaczcie, on tworzy takie, widać tutaj taką wypukłość, że ona jest, nie będzie taką gładkim. Będzie ją czuć w dotyku, że ona wystaje i to jest mega fajne i nie bójcie się takich rzeczy malować. No to ci, co byli dzisiaj u nas pierwszy raz, to ale mieli fajnego live'a. To się odbili. To się odbili, no. No tak, tak wymyśliłem i wiem, że to nie może tak być. Coś ale wymyśliłem. To nie było złe, tylko... Realizacja była
dupna. Nie, no to, ale to przy zmienieniu kamery nie zepsuło wszystkiego. No nie, nagramy to po prostu inaczej. No i teraz tak myślę, gdzie ją tu zakończyć. Tu na za bardzo nie chcę. No i widzicie, zcentralizowałam prawo, lewo, góra i już się robi taka nie, niepoukładana. Chyba tu co zrobię. Cały czas pracujemy tutaj z sowim szponem. Dokładnie tak. Więc to jest... Nie wiem, czy nie wyszłam z kadru. To jest pędzel, który jest bardzo precyzyjny i ma 20, i ma 6 mm długości. Ja tak spojrzałem na komentarze poprzedniego topa. Mamy 23 pozytywne komentarze na temat topa naszego, więc myślę, że to jest całkiem sporo jak na mały sklepik internetowy. Przeważnie te sklepy internetowe nie mają o tym produktów, a nasi klienci jednak wracają, żeby nam tutaj kilka słów o produktach powiedzieć. Bo to jest w sumie wartość bardzo wartościowe. Nie? Że w sensie opinie innych osób? Decydują o zakupie i później o wszystkim de facto, nie? Tak. Czy się skusić, czy się nie skusić? Tu dziewczyny gadają o ślubie i Marta mówi, że robi albo... Ja bym się zgubiłem, no ale jedna z dziewczyn mówi, że będzie miała ślub tylko ona i świadkowie. No to znam takie pary. Wow. Spoko. My akurat mieliśmy dosyć spore weselicho. Na ile? 170? 180? Ale ja twierdzę, że to na przykład ja już po sobie widzę, że ja bym dzisiaj na przykład podjęła inne decyzje, a i to tylko ze względu na to, że na przykład dzisiaj podoba mi się już coś innego. Nie no, jasne, człowiek z czasem się po prostu zmienia. Mody się zmieniają, no to się mega dużo rzeczy w człowiekowi zmienia i to jest normalne. Wyobraź sobie, gdybyś brała wesele 40 lat temu, na pewno byś nie podjęła takiej decyzji, co te... No bo nie było takiej możliwości, no a ja mówię tutaj w przestrzeni niecałych 5 lat. I malujemy sobie listeczko. Te różyczki są bardzo proste do malowania. Kwestia wprawy. One są mega proste. Jakbym ci teraz dała pędzel, to wierzę, żebyś sobie poradził. Widzicie? Ja bym sobie poradził, jak wy sobie nie poradzicie na dziewczyn. A nie no, McDonald's. Pewnie ja szanuję decyzję każdego, bo gdyby każdy wybierał tak samo, no to by było nudno, nie? Kurde, ja miałem takie wesele. Co ty gadasz? Byłam tu, tam. No ja w życiu na wakacjach nie byłem. No i ty każdy dokonuje pewnych swoich wyborów. I to jest spoko. Szanuję. Respekcik. Żółwiczek. No po prostu u nas w naszych tych jest to tak raczej niespotykane, chociaż ty nawet nie wiesz, ile osób tak naprawdę wzięło takie ciche śluby i ci nawet nie powiedziało. No pewnie tak. Dobra, wrzucam ją do lampy. I spoko. Asi, co byliśmy ostatnio na ścinach, brat taki miał wesele. Spoko. Renata, moja siostra, też była na weselu, jej była świadkową i też była tylko ona i jej rodzice tych młodych. Tak? No. Widzisz? Tobie się tylko tak i wydaje, bo tobie się wydaje, że wiesz. Mi się wydaje, że wiesz. No, także spoko, jak najbardziej jestem za. Ja na przykład też... Ale to jest fajne, to jest kameralne wesele, jest spoko w sumie. Dokładnie. Tym bardziej jak ktoś nie lubi imprez, to już w ogóle. Co mieliśmy teraz zrobić? Ornament, dobra. Ornamenty, dziewczyny. Ornamentos. Los Ornamentos. Ja lubię zawsze na ornament, że tak powiem, patrzeć i go kopiować. Daje mi to takie poczucie, że właśnie na poziomie ułożenia całej stylizacji nie popełnię błędu. I co mam na myśli? O, wezmę te czarne, bo one będą fajnie tu widać. To nie jest czarne. No ciemne w sensie. Brązowe. To jest bordo, kochanie, ze brokatem. Nie będzie. Więc tutaj, w tej stylizacji, widać tak naprawdę cztery różne ornamenty. Możemy centralizować je w takie ogonki. Możemy zrobić je na pasku. Zobaczcie, tu jest pasek i ten ornament tak naprawdę przykleja się do tego pasu.
Możemy zrobić taki ala, taki folklor i po prostu zrobić takie dwie miotły. Albo zrobić taki efekt kwiatka, który się rozłoży też w jedną i drugą stronę. Te są bardzo podobne do siebie, ten pierwszy i trzeci. Tyle, że tu centralizujemy się na cyrkoniach. Tu też są cyrkonie, ale tutaj jednak tą główną rolę gra ta linia. I drugimi ornamentami, które są bardziej takie, na przykład tutaj i tutaj, to są takie ornamenty, które tworzą po prostu, jak widzicie, konkretny wzór. I tutaj już się je układa inaczej, bo tutaj się układa je tak, żeby po prostu się zmieścić we wzorze. Tutaj mamy takiego ornamentowego fręcza, tutaj mamy taką a la kolię. Ten ornamentowy fręcz mi się podoba. Co ty na to? Honoratku, daj te bordo do screena. Daj te bordo na screena, proszę tak. Bardzo. Prawie. Słuchajcie dziewczyny, mamy prawie 70 live'ów, więc wróćcie się do naszych poprzednich live'ów. Na pewno znajdziecie tam ornamenty. Naprawdę sporo tych ornamentów robiliśmy już w swoim życiu tutaj na live'ach, więc wróćcie się, a tam wszystko znajdziecie. Tam de facto jakiekolwiek szkolenie byście nie szukały, to jest za friko. W podobnym to nie jak tutaj. Tylko, że bez fuck-upów typu... Albo i z większymi fuck-upami, bo różne fuck-upy się zdarzały. No bo jak nikt nie myli się ten, co nikt nie robi, co nic nie robi. Dobrze, malujemy sobie fręcza ornamentowego, bo wygląda to naprawdę obłędnie. Zaczynam od największego miejsca, czyli od naszego środka. Tu tak naprawdę tego fręcza mamy największego. No i tak myślę, że zrobię sobie taką prowizoryczną kropkę i do niej będę się trzymać. O! I to będzie... O, czekajcie, to jest jakiś kłak. Jak to było? Kurde? Efekt babuka. Efekt babuka, tak. Efekt babuka. Następnym razem nie kłak, tylko czekajcie dziewczyny. Babok. Mamy tu efekt babuka. Mamy efekt babuka, tak. Dobra, zrobiłam sobie taką kropkę i to będzie powiedzmy środek mojego fręcza. Tutaj w tym też były kropki. Więc ta kropka po prostu posłuży mi jako element wzorku. Chyba, że stwierdzę, że mi nie pasuje, no to ją zmyję, to też nie będzie problemu. Albo zrobimy nawet go większego. Ja wiem, czego mi tu brakuje. Drugiego monitora. Przy ornamencie... Wejdź bardziej na środek, bo faktycznie dobrze. Troszkę gubi ostrość. Przy ornamencie zależy mi na tym, żeby mieć kulkę na czubku. Jeżeli postoję sobie chwilę i pogadam, to ta kulka spłynie nie na końcówkę pędzla, ale ona się trochę cofnie i odsłoni mi tu, zobaczycie, włoski. Ona już nie jest na samym końcu. I w momencie, gdy ja będę tak odkładać, to czuj, mój pędzel się złamie, zegnie. O, widzicie? I ja odłożę taką złamaną tą kulkę. Cześć Polina. Więc jeżeli zależy Wam na pięknych, kształtnych ornamentach, moczycie pędzel i przenosicie go od razu na pazura. Wtedy macie pewność, że tu ta kulka będzie ładnie, idealnie odłożona. Dobra. Robimy sobie fręcza. Ale cisza zapadła. Ciekawe czemu? Makiem zasiał. Makiem zasiał. Zaczynam zawsze od tych wygibasków, ponieważ one są w sumie najbardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o umiejętność malowania i zajmują najwięcej miejsca. Zawsze sobie mogę tam jakiś tam ornamencik domalować, a tych wywiasków już byle sobie gdzie nie zmieszczę. Więc zaczynam od jajek, kulek.
Tak, to skupienie jest najwyższej lotu. Coś mi tu przeszkadza, a ja w tym pędzlu chyba coś mam. Efekt babuka? Efekt babuka, czekajcie, muszę tylko sprawdzić. Utwardzone? Nie. No już nie ma. Tak jakby idealnie w czubku się wkleił bebok. O, już teraz tego nie ma. I mi tak właśnie nie przeszkadzał. I rozciągam mu ogonek. Tutaj Paulina pyta, chyba najlepiej podeprzeć dłoń o dłoń, żeby... No to oczywiście. To jest tak efekt kotwicy. Od Nora to tak mówiła. No to nie jest jakaś tam moja nazwa własna, bo to jest ogólnie powszechna wiedza. Uchwyt kotwicowy, jak to było? To. Jaki uchwyt kotwicowy? No to jak się opierasz. No to po prostu, no nie wiem, zahaczam no, kiedyś, się. Kiedyś tak miałaś. No ale to się tak po prostu mówi. Ale na, tak po prostu jak? No, no kotwicę robisz. No, kotwicę robisz, no właśnie. No, no to jest takie, wiecie, to nie, że ja jestem taką twórczynią tej metody jakiejś kotwicowej, to po prostu... Ani się tutaj ręce trzęsą. Ja twierdzę, i tu Ania ma rację prawdopodobnie, no, że internet jest skarbnicą wiedzy. Jest? Jest. I tutaj przeczytała, żeby jej się ręce nie trzęsły, to musi dużo wódki pić. No to jest po prostu wiedza najwyższej jakości. W pewnym stopniu. No jest to racja i nie do przegadania. Tak. Jak wypełniam kuleczkami, to staram się, żeby te kuleczki były małe, ale jak najbardziej wypukłe. Żeby to były takie koraliki. To ja też bym, no może malutkiego trineczka, ale z wina, a jakoś, że wino jest jeszcze nie gotowe, już się muszę pochwalić, ostatnio zerwaliśmy z Honoratką 20 kg wiśni, no i idzie na winko, zobaczymy co z tego będzie, już któryś dzień się tam maceruje. A nie mówi się, że maceruje? A jak powiedziałem? Maceruje. A jak ty powiedziałeś? Maceruje. A jak ja powiedziałem? Już nie wiem. No ja sam nie wiem. Więc dziewczyny zapraszam na wino. Jak tylko się zrobi, będziemy testować. Wino marki wino. Wino marki wino. Są tak ciutkie rzeczy. Tutaj się dzieją. No ale pięknie teraz widać. No tu Ania, widzę, że to do ciebie na wino trzeba jechać, nie do mnie. To tak jak widzę, że tak po półtorej godziny, to większość tematów to schodzi na alkohol. Pytanie dlaczego? Nie rozumiem. A ty? Też nie rozumiem. I tu tak naprawdę w kierunku już wąsików to bardziej są takie maziajki. No jeszcze trochę. Nie no, słodkie nie może być wino. Wytrawne. No wyjdzie słodkie, to nie ma innej opcji, no ale no bo to z wiśni to będzie słodkie, ale wolałbym wytrawne. No nie wiem kiedy. Okay. Najgorsze jest to, że się musi zrobić. Jeszcze musi wyjść. No, czasami to może iść. A powiedzmy sobie szczerze, to jest moje pierwsze wino w życiu. Mogą brzuchy boleć.
Ja uwielbiam białe wytrawne ogólnie, albo półwytrawne. Ja białe. Też jestem fanką białego. Jakoś nie wiem, czerwone okej, okay, ale... I chyba półwytrawne. No. I nie lubię zbytnio gorzkiego. Ja lubię gorzkie. I... Ale lubię kwaśne, takie musujące. Ale nie lubię też słodkiego. Więc ja jestem typowo w połowie drogi. Ani, na, ani nie jestem na słodko, ani na gorzko. Właśnie takim szampany. Uwielbiam szampany, o. Jest wszystko dobrze, tylko po tym tak głowa boli. Żeby człowiek się nauczył tak kulturalnie pić. Łyka do wszystkiego. No wiecie, to człowiek się wziął na łyki. Ej, butelka byś wypił, a tak to wieczorem się... Nie, no to człowiek się nauczył duże łyki. Szybko jeszcze robię jednego na ornament. Taki klasyczny. Okej. Okay. No całkiem mamy fajną, szybką kolekcję. Wiecie znać, co myślicie o tym z brokatem. Tak naprawdę, zobaczcie, on tak dobrze pasuje do tego koloru. Ten brokat to 221. Taki zimny z srebrną drobinką. A 213 to jest właśnie ten róż. I moim zdaniem idealnie do siebie pasują. Jakby były stworzone. Może są. Mówisz? A czemu nie? A jeszcze jedna warstwa sobie pozakręcałam. No okej. Okay. Szybko do lampy. Teraz minutę jak wieczność. I lecimy z... Czym lecimy? Ornamentem. Zostaję przy moim cienkim pędzlu. Chyba musi iść na serwis. Albo chyba muszę kupić jakieś pudełko. Adrian, słyszysz? Hmm. Pudełka, piórniki. Piórniki, to już Ewelina. Adrian, ale naprawdę, teraz ja, nawet ja już cię proszę. Bo tak coś czuję, że on będzie do wyrzucenia już. Pędzel? No. Który? No ten cienki. Utwardziłaś znowu? Nie, taki się... Delikatnie twardy robi. Utwardzony, ale zniszczyłam włosie, no. Okej. Okay. No, pędzel. Koniecznie. Piórnik. Przezroczyste opakowanie i... Jest fajne, ale... Nie tak. Do tego. Na Facebooku szukaj wydarzeniach naszych... w wydarzeniach naszych. Tam są same filmiki. I tam będzie na przykład ornamenty. No tak powoli możemy kończyć. Za 20. Właśnie o to chodziło. Dobra, czyli szybki ornament i was. Puszczam was do domu. Okej. Okay. Jeszcze top. Ornamenty też zawsze maluję na topie, bo zależy mi na tym efekcie takiej wypukłości. Żeby ten paint był taki właśnie nie tyle co... Top nam wygładzi painta, przez co stracimy ten fajny efekt takiego brzuszka. O, tu te brzuszki fajnie widać. Paint nam wygładzi painta i stracimy efekt brzuszka. Mimo że tego wy nie widzicie, ale coś jest nie tak. Coś jest nie tak, no słyszysz? Co ja gadam? Mimo że tego nie widać, że one są wypukłe, to widzicie, efekt jest zachowany. I teraz jakbyśmy zamalowali je topem, to po prostu efekt by zmniejszył się, nie byłby taki wow. Trójwymiarowy. Dokładnie. Okej. Okay. To lecimy z ornamentem. Do pomocy można sobie na przykład zaznaczyć środek naszego ornamentu. Dlaczego zaznaczamy środek ornamentu? Bo to będzie miejsce, w którego tak naprawdę każdy nasz ornament będzie chciał dążyć. To jest bardzo ważna zasada. Jestem w kadrze, jestem. Środek i rozciągam. Polecam wam naciskać pędzel i później go delikatnie podnosić. Wtedy właśnie w momencie nacisku zostawicie dużo masy. A gdy będziecie się podnosić, pędzel będzie się unosił i
Będziecie robić coraz cieńszą linię. Mamy jeden ornamencik. Stworzony tak naprawdę z dwóch mniejszych. Tu przy takim dużym ornamencie sobie nie szczędzimy z tymi kulkami. Fajnie, jak one będą wypukłe. I starajmy się robić mega chudziutkie nóżki. Chyba straciłam ostrość przez moment. Długo się uczyłaś, zanim się nauczyłaś? No, mój pierwszy ornament nie był jakiś super co ciekawy, bo bardzo ważne jest, żeby wyczuć co wyczuć? Tą proporcje między kulkami, nóżkami. Po prostu trzeba ileś tych ornamentów przemalować i nie malujcie jakichś tam cienkich ornamentów. Spróbujcie po prostu zrobić dobrze technicznie. Zanim dojdziecie do takiej cienkości, no to na przykład ja takiej cienkości osobiście na bezmatowego tła bym raczej nie namalowała. Po prostu technicznie byłoby to ciężko możliwe. Mhm. Tutaj bym musiała sobie zbloczkować, żeby to tło było takie tępe. Wtedy jestem w stanie zrobić takie mega cienkie. I też zacznijcie jakichś dużych wzorów. Na przykład to jest bardzo fajne. Zróbcie sobie screena tego i popracujcie pracę ornamentem na takich najpierw wielkich liściach. Albo na przykład czarną wielką plamę na środku. Jest to możliwe. I na przykład popróbować sobie coś takiego. Spróbujcie po prostu nauczyć się celować ogonkami do waszego środka. I później na przykład ten środek wypełnią cyrkoniami. Tak jak tu widać. Wszędzie. Bardzo właśnie fajne przy nauce. O, zobaczcie. Albo na przykład jak nie macie pomysłu na ornament, to będzie wam wychodzić coś takiego. To jest w sumie... Niby linie są, brzuszki są, ogonki są, a on nie ma jakiegoś zmysłu. Ten na przykład wygląda zdecydowanie lepiej, bo wszystkie ogonki dążą do jednego miejsca. I tu wszystkie ogonki dążą do jednego miejsca. A on jest taki tutaj jakiś taki rozczaskany, bym to nazwała. No. Zobaczcie, ja sobie tu gadu, a ten produkt stoi. On jemu się nic nie dzieje. I to właśnie jest piękne w tym produkcie, że on będzie na was czekał. Później dopiero możecie dodawać takie jakieś właśnie wielopoziomowe, że jedne skręcają w prawo, drugie w lewo, ale zobaczcie, cały czas, mimo że ogonek kończy się tu, to on domyślnie jest w stanie tu dotrzeć. Takim gładkim ruchem. I on wtedy wygląda dobrze. Moje ornamenty po prostu mi się nie podobają. Kwestia wprawy. Ćwicz, ćwicz, jeszcze raz ćwicz. Dokładnie tak. Bo można zmień właśnie pędzle na bardziej kompozycję. Dokładne. Zmień painta na innego. Ja wiem, jak na przykład my mamy też takie tańsze pędzelki. One kosztują dużo mniej, bo kosztują dyszkę. I one nie są z naturalnego włosia. Nie są tak bardzo precyzyjne. No i w życiu może się okazać, że nie nauczysz się robić lepiej ornamentów, ponieważ przeszkodą jest po prostu materiał, na którym ćwiczysz. No dokładnie. I tyle. Więc to też wydaje mi się, że tutaj warto zainwestować. Szkoda przepalać swój czas. Kup sobie swojego szpona i naprawdę będziesz zadowolona. I painta. I painta sobie do tego, bo być może tu jest też duży problem, nie? Ja jeszcze tak sobie myślę, że jak robię ombre pyłkami neonowymi, to wiadomo, daję top, później maluję palmę, no i muszę dać znowu top na to. Jak malujesz paintem, nie musisz dawać topu. Tak. No, jak dokładnie. Malujesz paintem, nawet lepiej, jeżeli tą palmę nie zatopujesz, bo ona będzie miała właśnie taki fajny 3D efekt.
Dobra. Też mamy painty z dyspersją i bez dyspersji, to też o tym trzeba pamiętać, prawda? Tą stronę powiedzmy mamy zagospodarowaną, teraz polecimy w drugą stronę, możemy sobie odręcić równie dobrze rękę. Tak trzymamy, odwracamy, malujemy w ten sposób i wypełniamy sobie dół. Albo możemy ten po prostu tu zakończyć cyrkoniami i możemy go tak zostawić. Przeciąć na przykład linię. O, możemy przeciąć linię. Użyjemy sobie drugiego pędzla. Przechodzę do kociego wąsa. Jest zdecydowanie dłuższy, 11 mm. 7625. Rozciągam na nim produkt, żeby mieć równo go rozłożonego, żeby na całej długości wyszła mi równa linia. I przecinam. Mogę ją pogrubić, bo jest naprawdę... Albo dołożyć drugą. Jest tak ultra cienka, że... Okej. Okay. Mamy dwie linie. I tak naprawdę możemy ją zakończyć. Dołożyć cyrkonetkę. Te ogonki mogą tak jakby dotknąć tego miejsca. Raz się pokusiłam i do waszego paintu wsypałam odrobinę waszej serenki. No i co się stało? Powiem szczerze, jestem sam ciekawy efekt. Na pewno zwiększyła się gęstość. No. No i teraz paint jest serenką. Ładny pewnie jest efekt. Ale pewnie syrenka jest dość grubym materiałem. Lepiej dołożyć ten efekt takiego pyłku, takiego miałkiego. Tak. No w sumie syrenka jest dosyć... No, jest grubym materiałem. No tak. Okej. Okay. Można tak to nazwać. Jestem zadowolona. Super było. Co super było? No super wyszło. To super. Widzisz. Kreatywność to jest to, co w tej branży jest nieograniczone, nie? A ja muszę coś sprawdzić. Właśnie miałam to wytestować. W sumie to już skończyliśmy, ale ja muszę coś sprawdzić. Bo nie byłabym sobą. Czy ja bym cię mogła prosić, żebyś otworzył szufladę, która jest po twojej stronie, wyciągnął taki efekt. Fajny efekt. Fajny efekt kabli, taśmy. Nie, pierwsza szuflada. No. I tutaj nie te złotka, tylko to... O, tak. Dziękuję. Muszę sprawdzić, bo zawsze te efekty, ten efekt, który u nas znajdzie się pod Glam Silver. To zawsze jak to otworzę, to się mnóstwo wysypuje. Jest tak delikatny, że to potrafi przelecieć przez opakowanie. No tak myślałam, paint zjada to wszystko tak naprawdę, ten brokat, chyba że dużo nasypie. No tak myślałam, paint zjada to wszystko tak naprawdę. Ojej. Co się stało? Teraz przesadziłam z ilością. No teraz wyszła pasta. Nawet bym powiedziała, że guma. Dobra, sprawdźmy. Produkt jest aż przesycony. Nie, to musi być w żelu. Dobra.
To chciałam sprawdzić. Zostawiam sobie inne, może innego lejwa na takie coś. Na takie mieszanki. To kończymy? Tak, myślę, że możemy skończyć. Jeszcze pokażę, co to nam się tutaj namalowało. Się chyba utwardziło. Tak. Już nie będę przeciągać i robić cyrkoni. Okej. Okay. Myślę, że jest spoko i że jest ostrość. Mhm. Co to był za efekt? Glam. Glam Silver. Okay. Adrian zaraz wam wrzuci. On, dziewczyny, może gdzie go wetrzeć w topa no wipa. No to w sumie tak by się trochę ubrudził na palcu. Zobaczcie, jak wetrzecie go w topa, to on daje efekt takiej muszli. Takiej... Widzicie? Prawie niewidoczny. On świetnie wygląda. W sumie szkoda, że go dzisiaj nie użyliśmy. Możecie wetrzeć w topa, możecie wetrzeć dyspersję. Każdy tak naprawdę będzie tworzyć inny efekt. A możecie... Potestujcie sobie czasami, bo ja na przykład lubię takie pyrki, pyłki, wcierki wrzucać do żelu. Bardzo fajnie wyglądają, ale to chyba zrobimy jakieś takie fajne, krótkie szkolenie naszej zamkniętej grupie, co? Mhm. Z mieszaniem pyłków. To okay. Będzie super pomysł. Super pomysł. To co, zakończymy? Idziemy po bejba. Tak. Dziękujemy za dzisiejszego... w sumie dziwnego naszego live'a. Adrian jest zmęczony. Ja zmęczony po prostu, tym live'em. No ja zostałem, że tak powiem, zniszczyłem sam sobie psychikę, bo mi się nie udało. Jak mi się coś nie udaje, to myślę, jak to naprawić. Życzymy wam miłego wieczoru. No i co? No i do zobaczenia. Na następnym live'ie wymyślę coś lepszego. Tak. Aż w końcu będziemy ten mieli tą wisienkę na torcie, będą... Złoty środek. Tak, dokładnie. W ogóle zapraszam was, już w tym tygodniu rusza stronka z fryzjerstwem i będziemy dodawali mnóstwo rzeczy do włosów i tam ja będę dużo bardzo uczestniczył. W ogóle mamy taki challenge z honoratą. No, kto będzie lepiej prowadził social media. Więc honorata przejmuje całościowo Facebooka jen.pro. Ja tworzę Facebooka jen.hire. No i będziemy się ścigać. Harry jest panie me. Ja wymyśliłam genialny pomysł. Co? Musisz stworzyć grupę porady włosowe. Czemu? No jak ja mam też porady paznokciowe. A, no to... Musisz to stworzyć. Jak dołączyć do zamkniętej grupy? No musisz tam zapisać się. No wrzuć linka. No, już pokazuję. Więc mamy taki mały challenge z honoratą. Ja liczę, że ja go wygram. Po prostu potrzebujemy dodatkowej motywacji do tego, żeby... No tutaj napierdalać treścią. No, ej! To co? Hamuj się. Ktoś coś brzydko powiedział, słyszałem. Tak. To za kadru. Ty hultaju, ty jeden. By boku, ty jeden. Dzięki bardzo. No i do zobaczenia, nie przedłużajmy.